Zagraliśmy bardzo słabe spotkanie. Drugi z rzędu mecz z niżej notowanym rywalem i drugi zremisowany przez Lecha Poznań. W sobotę piłkarze Macieja Skorży podzielili się punktami z ostatnim w tabeli Górnikiem Łęczna w wyjazdowym spotkaniu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Praktycznie żaden element, żadna faza gry nie była na odpowiednim poziomie, na takim, na jakim zazwyczaj gramy. Parę momentów tylko dobrej gry. Jeden z tych momentów to minuta 18. Piłka po dośrodkowaniu Pedro Rebocho niefortunnie odbiła się od jednego z obrońców, mijając bramkarza Górnika, a tam czekał na nią João Amaral, który nie pomylił się z najbliższej odległości. Lech próbował tworzyć kolejne sytuacje, ale brakowało mu polotu i skuteczności. To zemściło się w 79. minucie, kiedy to Sergiej Krykun dograł w pole karne na głowę Janusza Gola, który doprowadził do remisu. Końcowy wynik 1-1. Statystyki mówią o naszej przewadze, statystyki mówią o tym, że oddaliśmy znowu 25 strzałów, gospodarze tylko jeden, ale statystyki nie oddają tego, że tak naprawdę nie kontrolowaliśmy tego meczu w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Strata punktów z czerwoną latarnią ligi musi boleć, ale trzeba podkreślić, że Górnik w ostatnim czasie poprawił swoją grę. Pod koniec października piłkarze Kamila Kieresia zremisowali z Rakowem Częstochowa, a w środku tygodnia wywalczyli oni promocję do 1/8 finału Pucharu Polski. W przerwie zbudowaliśmy taki plan, taki przede wszystkim w głowach, z założeniem takim mentalnym, że to jest taki dzień, że naprawdę jak się postaramy mocno, to jesteśmy w stanie te punkty dzisiaj wydobyć i rzeczywiście z takim nastawieniem poszliśmy na drugą połowę i, no i wydobyliśmy ten punkt. Następny mecz Kolejorza, tym razem z Piastem Gliwice, dopiero za 2 tygodnie, a to wszystko z powodu przerwy reprezentacyjnej. Miejmy nadzieję, że ten czas pozwoli Lechitom na odpowiednie przygotowanie, przede wszystkim pod względem mentalnym.